Pozwólcie, że powiem kilka słów o tym, co czeka nas jutro. Lecimy do Pchenjanu. Musimy się do tego dobrze przygotować. Zalecenia dla turystów. Do Korei Północnej zabrania się wwożenia telefonów komórkowych, urządzeń GPS, obiektywów o ogniskowej większej niż 150 mm, kamer. Kamer wideo? Rozmawiałem z konsulem. Powiedział, że nie powinni robić problemów. Ale to dopiero się okaże. Kategorycznie zabrania się fotografowania z okien pociągów lub autokarów. A co ze śliwowicą? Z tym nie ma problemu. W zeszłym roku północno-koreańscy celnicy spróbowali jej i bardzo im smakowała. Nie wolno odłączać się od grupy. W pokojach hotelowych może znajdować się podsłuch. To jakby stworzone dla mnie. Idealne. Nie jesteśmy na zwykłej wycieczce. Będziemy traktowani jak oficjalna grupa. Powiedzmy, delegacja państwowa. To oznacza, że nie jesteśmy zwykłymi turystami, którzy płacą i robią co chcą. W pewnym sensie oni lepiej wiedzą, co powinniśmy robić. Za naszą grupę odpowiedzialni są trzej miejscowi przewodnicy. Zanim wyruszymy, przedstawię swoich kolegów. Pani Kim, która będzie z nami przez cały czas, to z pewnością najlepsza przewodniczka w całej Korei Północnej. Tam jest pan Bak, przedstawiciel miejscowego oddziału Międzynarodowego Biura Turystycznego. Niektórzy z przydzielonych przewodników mogą znać czeski. Naszym przewodnikiem będzie także pan O, a to nasz kierowca, pan Che. Tutaj kończy się zwykła komercyjna działalność turystyczna. Stajemy się oficjalną delegacją. W drodze posłuchamy trochę muzyki. Zagra najpopularniejszy koreański zespół Pochombo Electronic Orchestra. Przed nami około dwugodzinna podróż. Witajcie w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej. Podróżowanie autostopem to tutaj głupota. Po takiej drodze nawet ja nie bałabym się jeździć. Mają naprawdę dobre drogi, przynajmniej na razie. Ale kiedy kraj się otworzy, wszystko się zmieni. Jestem zdumiony. Rzadko widuje się coś takiego. Cały świat mógłby pozazdrościć im tych dróg. Odrobinę lepsza nawierzchnia i byłyby idealne. U nas nie ma tyle miejsca na drogach. Tutaj mają go aż za dużo.
Ciekawie będzie przypomnieć sobie tamte ponure czasy i zdać sobie sprawę, że mamy wolność. Mam wrażenie, że jest jej coraz mniej. Pewnie dlatego, że dziś zależy nam bardziej na rzeczach materialnych. Ciekawe, czy będziemy szczęśliwi, wracając po tej wycieczce do naszego kapitalizmu. Może tu zostaniemy, wyemigrujemy. Chyba jednak nie. Wyglądasz jak kierownik wycieczki. Ale szefem jest ten tutaj. Przewodnicy są jedynymi obywatelami Korei Północnej, z którymi kontaktuje się turysta. Przewodnikami należy utrzymywać stosunki przyjacielskie. Nie można zadawać im pytań o charakterze osobistym. Okazuje się, że występuje tu jakiś chór. To całkowity przypadek. Witajcie w hotelu u gorących źródeł. Kolacja będzie za godzinę, to znaczy o 8:30, w restauracji naprzeciwko. Dzisiaj będzie koreańska specjalność, gorące małże smażone w oleju. Przy okazji zaobserwujemy ciekawe zjawisko, początki gospodarki rynkowej. Za to wyjątkowe danie musimy zapłacić dodatkowo 3 euro za każdy kilogram małży. Chodźmy do naszych pokojów. Niesamowite. To nasza wanna do kąpieli błotnych. A oto luksusowa toaleta. Luksusowa łazienka. I luksusowy pokój. Prawda? Tak. Pięknie. Tylko jeden program. Wszystko jest tu prostsze. Wydaje się, jakbym oglądała film.
Kiedy zbliżaliśmy się do hotelu, pomyślałam, jak to okropnie, ponuro. Niczym w jakimś horrorze. Szaro, biednie. Ale podobnie jest w wielu innych krajach. Spodziewałem się, że warunki będą znacznie gorsze. Ale mają tu więcej swobody niż sądziłem. Rozmawiałem z tą dziewczyną o różnych sprawach. O ich ulubionych potrawach. Pytałem, czy to ich narodowe danie. Z naszej rozmowy nie wynikało, że cierpią głód. Dobrze, że mają morze. Może ona akurat nie głoduje. Czemu miałaby być wyjątkiem? Po serii katastrof przyrodniczych w połowie lat 90. w Korei Północnej panował głód. Zmarło prawie milion osób. W 2007 roku kraj ponownie dotknęły katastrofalne powodzie. Mimo dobrego urodzaju w 2008 roku w Korei Północnej nadal brakowało podstawowych artykułów spożywczych. Strasznie wytrąciło mnie to z równowagi. Naprawdę, to było okropne. Tam jest miasto. Wszystko można tam usłyszeć. Płacz dzieci. Zapewne umierają, a my śpimy jak idioci w luksusowym hotelu. Turyści obżerają się zadowoleni. Jedzą, piją. Jak głupi. A 100 metrów dalej ludzie nie mają nic. Jedzą trawę. A my świetnie się bawimy. To obrzydliwe. Nie rozumiem, jak ci ludzie mogą się na to nabierać. To propaganda. Dlaczego inni nie czują tego, co ja? W dodatku wczoraj narzekali, że było kiepskie jedzenie i za mało. Słyszycie? Tutaj już pracują na polach. Widziałem ich na traktorach około 5 rano. A my spaliśmy obżarci jak świnie. Okropność. Budziczek! Pobudka. Budziczek! Pobudka. Nie wiem dlaczego, ale postanowiłem zajrzeć pod dywan. Była tam warstwa papieru, pewnie dla izolacji. Ale to papier z używanych szkolnych zeszytów. Naprawdę? Tak, zrobiłem zdjęcie. Pewnie nie każdemu przychodzi do głowy zaglądać pod dywan. Musimy zobaczyć, co ukrywają pod spodem. Thank you.
Chodnik po tej stronie ulicy został zamknięty z naszego powodu. Mieszkańcy chodzą po drugiej stronie. Władze nie chcą chyba, żebyśmy nawiązali kontakt z miejscową ludnością. Oczywiście, chciałbym się rozejrzeć. Ale za tymi domami są stare, autentyczne zabudowania, gdzie ci ludzie normalnie mieszkają. Te domy wydają się nam trochę zaniedbane, ale i tak jeszcze są w miarę porządne. Tam znajduje się prawdziwa rzeczywistość, ale tego się nie dowiemy. Z uwagi na tych panów. Może spróbuj. Ja się nie odważę. Nie kusicie? Może i tak, ale... Przejdź się chociaż ze 20 metrów aż tam, na koniec. I zobaczysz. Ja raczej nie zaryzykuję. Chodźmy. Będę wskazywał na coś innego, a wy mnie sfilmujecie i przy okazji ich. Także mamy piękny autobus. Mamy piękny autobus. To im się udało. Możemy dużo zobaczyć. Moglibyśmy zobaczyć znacznie więcej, ale... Ale nie zobaczymy. W ubiegłym roku też miałam tu czeską grupę. Ale wy jesteście fajniejsi, naprawdę? Tak. Kiedy się spotykamy, rodzi się porozumienie. Przewodniczka Kim. Turyści, którzy przyjeżdżają do Fenianu, zaczynają lepiej nas rozumieć. Tu jest inaczej niż wszędzie na świecie. Nigdzie nie można chodzić samemu. Mamy przewodnika, który pilnuje, żeby nikt się nie oddalił. Są wprawdzie mili, nie afiszują się, ale gdybyś chciała odejść parę kroków na bok, od razu by cię zatrzymali. Albo gdybyś chciała z kimś porozmawiać. Nie pozwolą. Prosimy, wejdźcie. Co to? Coca-Cola Light? Musimy wyrobić normę. Litr śliwowicy na 2 dni. Będzie ciekawie. Realizujemy plan? Jasne, w 106%. To wystarczy dla nas obojga. Pij, nie kombinuj. Myślałem, że Jenda i ja będziemy na tej wycieczce najmłodsi. Że pojadą starzy komunistyczni partyjniacy. Jestem zdumiony, że jest tu tylu młodych ludzi. My wspominamy przeszłość, ale dziwię się, że ten kraj także was interesuje. Myślę, że tutejsze realia mają wiele wspólnego ze światem, w którym dawniej żyliśmy. Dlatego potrafimy to zrozumieć. Myślicie, że nas podsłuchują? Pewnie tak. Tu są jakieś dziwne kable. Słuchajcie, jeśli rozmawiamy tylko między sobą, możemy mówić, co chcemy. Co nam mogą zrobić? Mogą cię zatrzymać na lotnisku i zabrać wszystko, co masz. Poinformują Straż Graniczną. Żołnierze będą uprzedzeni, że człowieka z tym paszportem trzeba potraktować specjalnie. I trzeba go sprawdzić. Tak sobie to wyobrażam, ale może niepotrzebnie wpadam w paranoję. Też tak uważam. Zgadzam się z tobą w 100%. To paranoja. Może wszyscy mamy paranoję. Oni potrafią znaleźć wszystko.
wszystko. Popatrzcie, tego tu wcześniej nie było. Jednak naprawdę nas podsłuchują. Powiem coś. Wiem, że teraz nas słyszą. Kiedy za dawnych czasów podróżowałem do Rosji, pokojówki zawsze czekały, że damy im rajstopy albo coś innego. Przychodziły do naszego pokoju. Dawaliśmy im różne drobiazgi, a one robiły taki gest. Właśnie trochę się poruszyło. Zaczekaj. Naprawdę się poruszyło? Tak, o kilka centymetrów. Może mają tam malutką kamerę. Gdybym był mądry, powinienem natychmiast stąd zjewać. Ale już za późno. To prawda. To jest Wielki Ludowy Dom Nauki i Biblioteka imienia Kim Ir-sena. Tu jest wypożyczalnia książek. Na każdym piętrze znajdują się stanowiska, gdzie wypożyczane są książki. Tutaj można podobno znaleźć książki w obcych językach. Jakie tylko chcecie, także po czesku. Na przykład Prawdziwy Przebój, Pomiary elektrotechniczne. A tu Dolniacko i Huks z 99 roku. To od nas. Mogę? Dolniacko i Huks, spółka akcyjna. To tylko 8 kilometrów od mojego domu. Mogę zrobić zdjęcie? Niestety dzisiaj jest tu mniej osób niż zwykle. Jutro jest święto i wiele osób przygotowuje się do spędzania wolnego czasu. Jak wam się podoba w Korei? Jak pogoda? Jest bardzo zimno? Jakie są wasze pierwsze wrażenia? Pierwsze wrażenie? Monumentalnie i pusto. Czego teraz się uczycie? Odrabiamy pracę domową. Kiedy przylecieliście? Wczoraj. A jak pogoda w Fenianie? Ładna. Skąd zna pani angielski? Skąd? Kilka miesięcy byłam w USA. Fajnie. Była pani w Rosji? Dlaczego? Przepraszam, musimy już iść. Może jeszcze się zobaczymy. Należy przestrzegać zaleceń pilota. W niektórych miejscach nie wolno się zatrzymywać. Pilot jest odpowiedzialny przed władzami za zachowanie się turystów.
Znajdujemy się w ciekawym miejscu. To gabinet pytań i odpowiedzi nauk społecznych. Jeśli czytelnicy mają jakieś wątpliwości, mogą tu przyjść i wszystkiego się dowiedzieć. Są jakieś pytania? Teraz posłuchamy o agresji amerykańskiej na Koreę. Najpierw jednak ciekawa informacja. Ta pani przez kilka lat mieszkała w Pradze. Uczyła się tam w szkole średniej, kiedy miała 16 lat. Mieszkałam w Pradze od roku 1979 do 1985. Ich przywódca Kim Il-sen powiedział, że nie można chować się przed napastnikami, lecz trzeba walczyć z wrogiem twarzą w twarz. Ten amerykański myśliwiec został zestrzelony przez koreańską żołnierkę z broni lekkiej. W szkole uczono mnie zupełnie inaczej, innej wersji, to znaczy agresorami byli raczej oni. Ale nie będę o nic pytał. Z historycznego punktu widzenia to oni pierwsi zaatakowali, a nie Amerykanie. Chodźmy teraz obejrzeć panoramę. Wie pani, że obecne władze Czech bardzo się was boją? W naszym kraju powstaną być może specjalne radary wykrywające wasze rakiety. W Fenianie? Nie, w Czechach. Nie miałam pojęcia, nic o tym nie wiem. Wy i Iran jesteście teraz osią zła. Teraz są nowe władze. Ja byłam u was w czasach komunistycznych. W roku 2006 Korea Północna przeprowadziła pierwszy kontrolowany wybuch jądrowy. Kolejny test przeprowadzono w roku 2009. Prawdopodobnie państwo to dysponuje obecnie taką ilością plutonu, która wystarczy do zbudowania 6 bomb atomowych.
Te trzy symbole to sierp, młot i pędzel. Pędzel jest symbolem intelektualistów, podobnie jak cyrkiel na fladze NRD. Używają go tu do kaligrafii. Inteligencja pracująca. To konstrukcja z metalu, na pewno nie z plastiku. Jak u Rosjan. Jeśli w to uderzyć, rozlega się głuchy dźwięk. Są monstrualne, górują nad miastami. Nie będziemy raczej w to pukać. Nie w Korei. Przynajmniej raz w życiu trzeba coś takiego zobaczyć. To jest strasznie brzydkie, ale ciekawe. Fascynuje mnie wszystko, co brzydkie. Koreańska ludowo-demokratyczna telewizja. Oczywiście same bzdury. Dzień dobry wszystkim. Dziś jedziemy do strefy zdemilitaryzowanej, położonej na granicy z Koreą Południową. To najpilniej strzeżona i najbardziej zmilitaryzowana granica na świecie. Korea Północna w rzeczywistości i w sensie prawnym wciąż znajduje się w stanie wojny. Wojna koreańska właściwie nigdy się nie zakończyła. To bardzo delikatna kwestia i nie powinniście z tego żartować. Droga jest uszkodzona, nie możemy przejechać. Taki nieoczekiwany postój wcale nie musi być zły. Chodźmy do pracy. Pójdziemy pomóc? Pewnie. Zrobimy fajne zdjęcia. Ktoś musi pracować, ale dlaczego akurat ja? Proszę, jak dobrze nam idzie. To jest tak zwana turystyka pełna przygód. Jeszcze na drugą nóżkę. Aż tyle nie mam. Chyba dojeżdżamy. Jesteśmy blisko granicy z Koreą Południową. To jest
Dobieramy się trójkami. Ustawcie się trójkami. Musimy przestrzegać pewnych reguł. Znajdziemy się na linii konfliktu zbrojnego. Musimy iść w szyku i stosownie się zachowywać. To wszystko dla naszego bezpieczeństwa. To jest tablica upamiętniająca podpis prezydenta Kim Il-sena. Możecie sfotografować pomnik i zrobić sobie zdjęcie z porucznikiem. Wiesz, jak to się robi? Ja i porucznik. Mogę objąć go ramieniem? Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna to najbardziej zmilitaryzowany kraj świata. Dysponuje piątą co do liczebności armią. 1 100 000 żołnierzy służby czynnej oraz 6 milionów rezerwistów. Pod koniec maja 2009 roku Pchenjan oznajmił, że nie czuje się związany umową o zawieszeniu broni z 1953 roku i zagroził akcją militarną. Czy ten po lewej nie powinien stać trochę bliżej drzwi? Teraz stoją niesymetrycznie. Północna i południowa Korea nie są dwiema odrębnymi częściami półwyspu. Wszyscy Koreańczycy z północy chcieliby swobodnie podróżować, ale Stany Zjednoczone zmusiły nas do tego tragicznego podziału. Sądzi pan, że Czesi albo rząd czeski są waszymi wrogami? Nie. Dlaczego miałbym tak myśleć? Czyli waszym jedynym wrogiem są Stany Zjednoczone. Nie mógłbym gościć tutaj tylu Czechów w tak przyjaznej atmosferze, gdybym miał jakieś negatywne uczucia względem waszego kraju czy rządu. Wypijmy za zjednoczenie Korei. Ja muszę wypić w zastępstwie porucznika. On jest na służbie. Teraz złożymy bukiet z kwiatem Kim Jong-ila. To ten mały kwiatek w środku. Duże są przeznaczone na wystawy kwiatów, małe do składania pod pomnikiem. Oto prawdziwy miniaturowy kwiat Kim Jong-ila, wyhodowany przez tę panią. Teraz weźmiemy udział w głównym oficjalnym wydarzeniu naszej wycieczki. Nawet głowy państw nie mogą tego uniknąć, więc my tym bardziej. Będziemy musieli złożyć pokłon. Jimmy Carter też musiał to zrobić.
jest miniaturowy kwiat Kim Jong-ila. Ten czerwony? Jest mały, bo to odmiana miniaturowa. Ukłonię się. Oczywiście, że się ukłonię. To głupie zachowywać się jak ekstremista. Przeciętni obywatele bardzo go szanują. Nie przeszkadza mi, że czczą go w taki sposób. Z pewnością się ukłonię. Nie będę osądzał Kim Ir-sena. Nigdy nie mieszkałem w tym kraju, nic o nim nie wiem. Nie przeszkadza mi to. Absolutnie nie. W żadnym wypadku. Nikt mnie nie zmusi, żeby kłaniać się przed pomnikiem jakiegoś... kimkolwiek był. Jakikolwiek przejaw braku szacunku w stosunku do wielkiego wodza będzie karany. W pierwszej kolejności ukarany zostanie przewodnik opiekujący się turystą. Będziemy musieli, to obowiązek. Wy też będziecie musieli to zrobić. I to z szacunkiem. Ja zrobię to, czego wymagają. Nie chcę przysporzyć kłopotów naszym przewodnikom. Ustawcie się w dwuszeregu. Okropne. Już nigdy nie chcę przeżywać czegoś podobnego. Udało mu się. Przekonał nas, żebyśmy zrobili to, co wszyscy. I naprawdę w końcu się pokłoniliśmy. Oczywiście. Przecież człowiek nie jedzie na taką wycieczkę, żeby wszczynać tu jakąś rewolucję. Nie o to przecież chodzi. Początkowo nie chciałem. Dlaczego? Mam dosyć tych ukłonów. W końcu jednak się pokłoniłeś. Zrobimy sobie jeszcze jedno zdjęcie przed pomnikiem? Jedno już mamy, nie będę więcej się wygłupiał. Uwaga, idę jako przedstawiciel czeskich związków zawodowych. To było naprawdę ładne. Piękne przedstawienie. Dzieciaki wspaniale śpiewały i tańczyły. Muszę przyznać, że to było niezapomniane przeżycie.
pozostanie we mnie na długie lata. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Kompletnie odjechany. Wymyślił to chyba jakiś zboczeniec. Według mnie było doskonałe. Doskonałe? Doskonale paranoiczne. Wspomnienia. Dorastaliśmy przecież w podobnej atmosferze. Też byłeś pionierem? A kto nie był? Opornych wyrzucali ze szkoły. Dobry wieczór. Na kolację zjedliśmy typową regionalną potrawę z kaczki. Ponieważ to nasza ostatnia noc tutaj, możemy korzystać z baru. Jutro czeka nas podróż powrotna do Pekinu. Prosimy zdjęcie. Gdybym miała podsumować, nie sądziłam, że będzie aż tak tragicznie. W 3 dni później. Wiedziałam, że tam jest strasznie. Ale nie przypuszczałam, że do tego stopnia. Przypomniały mi się lata 50., oczywiście ze zdjęć, które widziałam. Naprawdę chwilami byłam przerażona. Najgorszy był chyba moment odjazdu. Straszny, a zarazem wzruszający. Najgorsze było to, kiedy zobaczyłem, jak Kim zostaje sama na peronie. Na jej twarzy widać było strach i przerażenie. Była smutna. Jakby chciała coś nam jeszcze powiedzieć. Potem w pociągu rozważaliśmy, czy nie dałoby się jej jakoś przemycić. Schowałaby się pod siedzeniem albo za walizkami. Może aż tak by nie sprawdzali.
To oczywiście tylko spekulacje. Prawa człowieka są w Korei Północnej masowo łamane. Najmniejsze wykroczenie wobec partii rządzącej może oznaczać długoletnie kary dla całych rodzin. W kraju znajduje się prawdopodobnie kilkadziesiąt obozów koncentracyjnych, gdzie wegetuje około 200 tysięcy ludzi łącznie z dziećmi. Pod względem warunków przypominają nazistowskie obozy koncentracyjne. Ruszamy. Żegnajcie, kochane chłopaki, nasi tajni agenci. Bywajcie, odjeżdżamy. Żegnaj, Marysiu. Biedaczka. Całe życie w kołchozie. Nie chciałbym tak żyć. Wjeżdżamy do Chińskiej Republiki Ludowej. Przekraczamy rzekę Yalu. Niestety nie wiem, jak nazywa się to miasto. Nareszcie wolność. Napijemy się soju? Dajcie kieliszki. Wreszcie się napijemy. Tylko troszkę, wystarczy. Za co pijemy? Za wolność. Za Chiny. Za wolne Chiny. Wypijmy za Kim. Na zdrowie. Za zwycięstwo. Niezłe. Wystąpili. Zdjęcia. Scenariusz i reżyseria Linda Jablonska. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Maja i Jerzy Piotrowscy. Czytał Paweł Straszewski.